Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W imieniu klubu Platforma Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk nr 805. Zmiany zawarte w projekcie ustawy związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, Dziennik Ustaw z 2011 roku nr 177, pozycja 1054, zwanej dalej ustawą o VAT, do przepisów unijnych. Ponadto w przedłożeniu rządowym wprowadzono szereg istotnych zmian. Najważniejsze propozycje zmian to podniesienie stawki VAT z 8 do 23% na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego. W związku z postępowaniem w tej sprawie prowadzonym przez Komisję Europejską, opodatkowania stawką podstawową 23% usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego, doprecyzowanie przepisu, że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej, uproszczenie procedury pobierania VAT w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych. To, o czym mówił pan minister, do tej pory było to tylko możliwe w odniesieniu do budowy i utrzymania mostów. Wprowadzenie ponadto definicji terenów budowlanych. Ten zapis ma ułatwić podatników stosowanie zwolnień od podatku VAT, a to przyczyni się do usunięcia rozbieżności, jakie mają miejsce między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi. Chodzi o elementy decydujące o budowlanym charakterze terenu, dla którego nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego wraz ze stosowną decyzją. Ponadto podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach będą mogły ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT. Zmiana ta jest również korzystna dla tych podmiotów, które przez Polskę zamierzają importować towary do innych państw członkowskich. Przepisy ustawy wprowadzają jeszcze możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadku, gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Ponadto umożliwiają włączenie z opodatkowania wydatków otrzymanych od nabywcy, które zostały poniesione w jego imieniu i na jego rzecz. Ponadto jeszcze wprowadzamy możliwość przeliczenia kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego. Nastąpi również uelastycznienie stosowania stawki 0% w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Stawka 0% będzie stosowana w przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT Unii Europejskiej nie później niż w momencie składania deklaracji. Pozostałe propozycje zmian korzystne są dla przedsiębiorców i dotyczą między innymi fakturowania, przeniesienia regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy. Zlikwidowany ma zostać obowiązek wystawiania faktur, które dokonują sprzedaży produktu, usług zwolnionych z VAT. Faktury mają wystawiać wszyscy podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający tylko rachunki. Na fakturach natomiast dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie ma być zamieszczany numer rejestracyjny pojazdu. Kolejna zmiana, w przypadku gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł albo 100 euro, możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych. Wydłużony ma zostać termin wystawiania faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji oraz wprowadzono możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Będzie również można uniknąć wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej, gdy wszystkie czynności będą realizowane w jednym miesiącu. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadza przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany wynikają również z potrzeby racjonalnego stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Nowe przepisy upraszczają rozliczania podatku VAT w
wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o podatku VAT jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z wyżej wymienioną zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi. Co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy. Klub PO w pełni popiera wprowadzone przepisy i zaproponowane zmiany oraz rekomenduje Wysokiej Izbie rządowy projekt ustawy zmiany o VAT do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję.